komisjach obradowaliśmy na temat budżetu. Każda komisja praktycznie zdjęła remont dworca, czyli chodzi tu o elewację. Z tego remontu dworca przeznaczyliśmy radni, złożyli swoje oczywiście wnioski. Ja zaraz pamiętam się ustosunkowałam do tych wniosków budżetowych i przeznaczone zostały pieniądze na propozycje i wnioski radnych, mieszkańców i są również moje autopoprawki. Chciałabym zaznaczyć Państwu wszystkim i radnym, że to, co mówił Pan Dyrektor Surma, ta kwota 188 300 i jej następstwa, czyli 400 tysięcy dla miasta, wiadukt i inne jeszcze rzeczy, będzie zależała w tym momencie od tego, czy zdejmiecie dworzec, czy nie, a słyszę różne głosy. I bardzo bym prosiła o rozwagę, ponieważ budżet nie jest z gumy, a my, jako urząd i osoby odpowiedzialne, czyli ja wraz z burmistrzami, z panią Stawnik, nie jesteśmy w stanie wyasygnować, kiedy zlecicie realizację nadal i dworca, i Sokolskiego Ośrodka Kultury, i Torowej w obecnym układzie, mamy też pomysły, chcielibyśmy, żebyście wysłuchali, wówczas nie będziemy mieli pieniędzy na wkład do dokumentacji do tej drogi, która ma być obwodnicą Sokółki na Dąbrowę Białostocką i na późniejsze jej następstwa. Plus mieszkańcy nie będą mieli na jakieś chodniki, na oświetlenie, na przyłącze energetyczne, na kanalizację, na wodociągi. Chciałabym tu poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię. Umowa z wyzwykowania z kontynuowaniem z firmą Wielo została podpisana 30 października. Przekazanie placu budowy bez żadnych uwag odbyło się 7 listopada. Proszę zwracać uwagę na daty, które wypowiadam. W dniu 12 listopada firma Geno wystąpiła z pismem do burmistrza Sokółki, stwierdzając w 7 punktach, że występują kolizje instalacji elektrycznej. W ogóle powiem Państwu, że w tym budynku dworca znajdują się dwie instalacje elektryczne, mianowicie instalacja tzw. prąd komunalny i prąd kolejowy. Nie ma projektu przebudowy ani inwentaryzacji instalacji elektrycznych. Przyłącze instalacji obecnie funkcjonujące znajduje się w miejscu, w którym należy wykonać drzwi. Kolejne miejsca kolizyjne w tym budynku to nieokreślenie stanu elementów drewnianych. Czyli w tym budynku są belki, które nie wiemy w jakim stanie. Jeżeli te belki w przyszłości okaże się, że wymagają interwencji naprawy, trzeba będzie wyjść na zewnątrz budynku w wypadku podjęcia wniosku i wykonywania tej elewacji. Kolejne miejsce kolizyjne to wieżba dachowa. Wieżba dachowa pochodzi z lat 60. Jest to wysoki strych. Na tym strychu mieszkańcy w liczbie znajduje się tam 11 lokali mieszkalnych. Mieszkańcy słyszą pościg. Nie wiemy, jak wilgoć oddziaływała przez ponad 40 lat na drewno. Jeżeli okazałoby się w przyszłości, że wymaga kilka kroki wymiany, więc wychodzimy również na zewnątrz, kolejne miejsce kolizyjne, kolejny punkt, który przemawia za tym, żeby nie rozpoczynać elewacji. Wracając do stanowiska poprzedniego pana burmistrza Małatwieja, czy pana Błowickiego, który miał w swoim zakresie. Powtórzę jeszcze raz. Przekazanie bez uwag placu budowy 7. 12 listopada firma Geno występuje z tym pismem 7-punktowym, wskazując miejsca kolizyjne i od 12 listopada do dnia 10 grudnia mamy miesiąc. W ciągu tego miesiąca burmistrzowie nie odpowiadali. Gdyby tam było wszystko w porządku, odpowiedzieli, że proszę, jutro proszę wchodzić, odpowiadamy. W tej sytuacji ja uważam, że kontynuowanie dyskusji i próba, tak słyszymy od niektórych radnych, aby utrzymać tą inwestycję, to jest podrzucanie przysłowiowego kukułczego jaja dla nas, dla Rady, dla nas jako burmistrzów realizujących tą inwestycję i w ogóle dla mieszkańców. Chodzi o ulicę Dalową. Ja byłem przeciwny na Komisji Finansów odjęcie tej inwestycji w całości, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, panowie radni i panie radni, że jak została w ogóle ta uchwała i jak ta inwestycja została wprowadzona. Bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli ktoś się zapozna, na pewno zapoznaliście się bieżąco,
że po pierwsze, ta inwestycja została wprowadzona do prowizora budżetowego. Proszę, proszę mi poprawić, jeżeli ja nie mówię błędy. Prowizorium budżetowe uchwalił pan burmistrz, poprzednia władza nasza, to znaczy pan burmistrz poprzedniej koalicji i wprowadził to jako prowizorium. Prowizorium zgodnie z ustawą o finansach publicznych miało ogłosić do 30 września. On to zrobił. Następnie były przeprowadzone wybory do Rady Gminy, a prowizorium, które wisiało. Proszę Państwa, mnie to dziwi jedna rzecz, żebyśmy to zrozumieli. Inwestycja została wprowadzona za 23,5 miliona, tutaj co to ja do Pana pytanie takie, bo mówiliśmy o tych szacunkowych kwotach tej inwestycji. Została ta inwestycja wprowadzona za 3,5 miliona bez zgody na to. Jeszcze raz powtarzam. Pieniądze wydatkowane na podpisanie umowy projektowej z wykonawcą pan burmistrz podjął w ramach tak zwanego remontu szkół w tej kuli tak zwanej remontowej. Niezasadne były i słusznie Państwo zauważyli, że ta inwestycja jest kosztorysowo znacznie zawyżona. W trakcie spotkania z projektantem dowiedzieliśmy się, że pierwsze założenie błędne to było wykonanie kanalizacji deszczowej pod nasypem drogi, czyli w tym pasie planowanym 7-metrowej szerokości. Kanalizacja deszczowa będzie wykonana obok kanalizacji deszczowej, obok pasa drogowego będzie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra. Nie możemy tego ciągu pieszo-rowerowego zwęzić, ponieważ wniosek ten został złożony do sklepu numer i za to był punkt. Firmy starały się dokładać. Nie wiem, co się zmieniło teraz, być może nie, ale nic tego głośno mówić, że te firmy, może powiem tak, nie wykazują takiego zaangażowania, takiej chęci, a wręcz wnioski, tak jak powiedział mój zastępca, były iluzoryczne. Natomiast my będziemy podejmować takie działania. Otóż, proszę Państwa, w tym projekcie jest koszt oznakowania drogowego. Te 800 metrów drogi, które jest zrobione, jest koszt znaków drogowych, który jest wpisany na sumę. Te znaki, kilkanaście znaków, powiedzmy 5-8 znaków, mają kosztować powyżej 200 tysięcy złotych. Żebyście usłyszeli, 200 tysięcy złotych powyżej mają kosztować kilka znaków. I ten koszt tej drogi jest wyjątkowo wysoki, zabierając się nieraz głos w tej sprawie. Tak samo jest Sławek jak ja i jednak wyszło to na nas, że jednak ta suma 3,5 miliony, która jest przeznaczona, jest zawyżona moim zdaniem celowo. To pamiętajmy, że to ta cena 3,5 miliona złotych jest zarezerwowana w budżecie, ale zostanie ogłoszony przetarg publiczny. Firmy staną możliwe, że za połowę ceny pójdzie. Teraz każdy podnosi halo, że tutaj coś jest nie tak, tutaj oznakowanie jest za 200 tysięcy złotych. Wcale tak może nie być. Może takie inwestycje za 1,5 miliona złotych pójdzie za połowę, ale sztuka kosztorysowania sama w sobie, jak wiadomo, przy obecnych cenach rynkowych, które są bardzo mocno zaniżone, firmy często jadą po bandzie i naprawdę robią roboty po kosztach, może zupełnie inaczej być. Także nie mówmy, że ktoś jakieś celowe działanie podjął, żeby sobie korzyści majątkowe przysporzyć. Najpierw zrealizujmy potrzeby bytowe. Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do kanalizacji, dostęp do chodnika, do dobrej drogi. Na inwestycje po głębokim przemyśle, w tym wizerunkowym przyjdzie czas. Niemniej jednak, że o takich inwestycjach też nie zapominamy, to chciałbym powiedzieć, że w tym roku planujemy z inicjatywy kilku tutaj radnych ponowne ustawienie pomnika Sokoła. Także myślę, że to kosztowo będzie niewielka, ale będzie taka wizerunkowa. Powstanie kolejne miejsce, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie, a wiem, że ten pomnik Sokoła dla wielu starszych mieszkańców to jest taka wartość sentymentalna. Jeżeli rozmawiamy na każdej komisji i jest jednogłośne praktyczne głosowanie nad propozycjami waszymi, bo to były wasze propozycje, jeżeli chodzi o zmianę budżetu i ja
Praktycznie te pozycje wszystkie przyjęłam, bo ja miałam prawo odrzucić, bo nie byłoby nad czym głosować. Powiedziałam nie, nie, nie dla wszystkich naszych ławek. Ale przyjęłam, podałam rozsądne rozwiązania, więc nie rozumiem tematu, żeby głosować oddzielnie, gdzie wszyscy praktycznie zostali zaspokojeni. Jeżeli nie, to w uzasadnionych przypadkach. Proszę o przygotowanie tego wniosku, tej dalej idącego. To nie jest wniosek tej dalej idącego, ponieważ ja pierwszy złożyłem wniosek o głosowanie każdej poprawki oddzielnie, więc mój wniosek powinien zostać przegłosowany. I proszę nie łamać prawa i ten wniosek przegłosować. Jeśli radni mają wolę głosować projekt budżetu całościowo, jak najbardziej, ja chciałbym głosować każdą poprawkę oddzielnie, ponieważ mam swoje sugestie i nie do wszystkich mogę poprawić, przychylam. A co dobro, panie Borowski robi tak, aby ten budżet inwestycjami łącznie z chodnikiem, którzy ludzie siedzą, też chcą wiedzieć, czy ich inicjatywa i nasza, i radny, będzie przegłosowany chodnik na ulicy Brunyskiego. Pan tak w tej chwili manipuluje, żeby po prostu osiągnąć swój sukces, ale tylko prywatny, po to tylko, aby nie uchwalić tego budżetu. My się na to nie zgadzamy i prosimy o poddanie pod głosowanie obligatoryjnie. Panie radny, ja uważam, że chodnik na ulicy Brunyskiego nie jest warty 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy powinno być na chodnika Brunyskiego, a 10 tysięcy na projekt uchwały za tą poprawkami. Chyba pan, to jest pan autorytet, że pan tylko cały czas o Bójnickim, Bójnickim, o Leśnie, to pan jakiś tam kompleks wewnętrzny, jak widzę. Niech pan sobie papierze znajdzie na oczy tutaj, pan tylko mówi, zdaje to słowo, Bójnicki i Leśko, proszę się skupić. Panie Borowski, mówi pan na porządku, proszę. Współpracować na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sokółka.